Zobacz. Ten samochód nie jest stworzony do tego, żeby być wypucowanym w mylni badziewiem. To możemy coś zblokować tylnego. Proszę bardzo, mamy blokadę na cały napęd. Akurat przestawiając miga, jeszcze się nie spiął. Chwilę musi to mu zająć, żeby się spięło. Dobra. Pomogliśmy. Przestawiliśmy mu w 4. Zobaczymy, jak ten nasz maluszek zawraca. Zawraca całkiem dobrze, a ponieważ mamy terenówkę, to możemy nie jechać drogą, tylko pojechać sobie przez pole. To są właśnie zalety takiego samochodu. Ciekawe, jak wygląda teraz na zewnątrz, ale jak nawet się przybrudził, to będzie ciekawie. Dobra, i teraz prawdziwy teren przed nami. Kamera zawsze z płaszcza, możecie mi wierzyć, że tu jest nieźle nierówno. Nie no, ujęć zewnątrz być nie może, bo operator za darmo tutaj pracuje. On się nie może poświęcić. Takie, tutaj tylko za najwyższą kasę by się operator zgodził wejść. Tak, takie bagno. I bezcenny odgłos gałązek smerających budę Nitsu. Jedziemy. W końcu mamy terenówkę. Musimy wjechać w jakieś totalne D. Jak się ma samochód terenowy, to właśnie on jest stworzony do czegoś takiego. Kiedy jest namiastka drogi, albo i w ogóle już nie ma. Nie przejmuj się niczym, tylko jedziesz. Wow. To jest właśnie teren. I tu mamy lipę. Tu mamy klęskę. Chyba trzeba stąd wyjechać. Nie, bo tu byś mógł skręcić, tak? Można to jechać. Tu jest już koniec trasy.
Możemy wrócić tą samą drogą. Bo tutaj już widzę, że chyba nic ciekawszego nie znajdę. To są po prostu drogi, wiesz? Nic tu ciekawego nie znajdę. Bo są normalne drogi. Chcę wrócić tym offroadem. Pojedziemy sobie jeszcze, czekaj. No promień skrętu niezły, zobacz. Złamaliśmy się. Nagrałaś? Mhm. Elegancko, całą... Zawróciliśmy teraz. I tu będzie ciekawy fragment. Tutaj mercem moim bym się nie zapuścił w życiu. To nawet nie chodzi o ekstremalny offroad, ale chodzi o to, że każda gałązka mogłaby wyrządzić krzywdę na lakierze. Pokaż aparat, to pokażemy tutaj ten dołek. No ja taki mały dołek jest, ale zawsze to lepsze niż nic. Jeden mały dołek i drugi mały dołek. To jest prawdziwy samochód, a nie jakieś tam cackanie się w bulwarówce, która udaje premiuma. Znaczy jest premiumem, udaje terenówkę. Powiedzmy takim pseudo premiumem. Właśnie pewną panią minęliśmy, myślałam może, że do niej, ale niestety nie do nas. Niestety nie do nas. Może cię nie widziała, może nie widziała, że z żonką. Jakoś musi zarobić bidula. Mój jedyny sprzęt, oby mi nie wyleciał teraz. No, niezły teren. Gdzie? A jest, no już poszła do lasu. I to i tak zanim bym zazumował, no była sarenka. Jest druga. Jest. I trzecia, i czwarta. Wow, jakie piękne. Słuchajcie, widzicie jak fajnie mieć Pajero? Zobaczcie. Cała rodzina. Co prawda mi się trzęsie, wybaczcie mi, bo tu od diesla mam wibrację. Takie niespodzianki można właśnie dzięki wyprawie w plener zobaczyć. Jakbym mercem tylko jeździł, to nigdy bym czegoś takiego nie zobaczył. A widzicie jak można się pobawić. No dobra, jedziemy. No i proszę, jaki ładny widoczek. Proszę, jaki ładny widoczek. Nie widać sarenek. Chyba sobie już poszły. A my musimy tu jakoś zawrócić.
Chyba, że dalej jeszcze pojedziemy kawałek. Konkretne bujanki. Ale z takim prześwitem i na takich oponach to nie mamy się czego obawiać. No nie mógłbym sobie darować, gdybym nie wyjechał w jakiś offroad tym samochodem. No powiedzmy, że to już jest jakiś offroad. No jest, jest taka namiastka drogi. Po bagażniku jeszcze przeszły gałęzie. Może tutaj idziemy do głównej? No może, może, może. Może wrócimy tamtędy, co? Będzie taki sam przełaj. Nie? No? Dlaczego? Prawdziwa ciężarówka. Nie przejmujemy się niczym. No, poza takimi miejscami. Już nie przesadzajmy. Pewnie nieźle szumi tam od wiatru, bo tu nie mam osłony. Także sorry, ale przynajmniej macie widoki. No i dobra, mamy tutaj małą rzeczkę, jakąś kałużę. I wiem, że jest tutaj odcinek konkretnego offroadu. Spróbujemy sobie po nim pojechać. Zobaczymy, jak ten samochód się sprawuje na takim szlaku. Ło! No na pewno jest to fura. Damy sobie, czekajcie, damy sobie teraz na 4 koła napęd. No, buja nieźle. Nadal jest to droga, natomiast możecie mi wierzyć, ja tu już z buta ten odcinek robiłem na piechotę niedawno. Nie było aż takich kałuż, nie było aż takich lejów po... To są straszne, tu są straszne dziury. Tu jest po prostu taniec od wyrwy do wyrwy. Co właśnie możemy poczuć? No prześwit jest 30 cm, więc nie martwię się o bebechy. Absolutnie. Natomiast ogólnie teren myślę, że się nadaje pod taką próbę. Bo niestety nie mam czasu, nie mam jak możliwości wyskoczyć w prawdziwy teren. Musicie mi wybaczyć, ale przynajmniej tyle. Potem zobaczymy, jak ten samochód wygląda. No bo ten samochód nie powinien być mega czysty. No po prostu nie to jest jego przeznaczenie. Także wybaczcie, będzie recenzja, będzie uświniony totalnie. Ale przynajmniej będzie widać, że pracował. Taką furą można naprawdę dojechać wszędzie. O nic się nie zahaczy, przynajmniej nie powinniśmy. No i teraz to za jazda jest, no. No nie do tego samochód. No to tyle z naszego przełaju. No po tym przeprawieniu się przez to bagno samochód wygląda zadziwiająco czysto. Także prześwit robi swoje.